Jest piątek, godzina 20 i mieliśmy przygotowywać się do spotkania JFK Warszawa Sokoły, ale niestety z przyczyn, o których pewnie już zdążycie przeczytać na stronie, ten mecz do skutku nie doszedł. Drużyna JFK Warszawa no niestety stwierdziła, że chyba nie ma sensu kończyć naszych rozgrywek. Kapitan oczywiście miał chęci, drużyna miała troszeczkę inne zdanie w tym temacie i nie odbędzie się też na pewno mecz tej drużyny z niedzieli przeciwko Retro Squad, ale o tym spotkaniu jeszcze sobie porozmawiamy. Najważniejszą informacją tego, co wydarzyło się w weekend, jest oczywiście to, że mistrzem, nowym starym mistrzem trzeciej edycji Football Ligi został zespół Filpol. No, był on beneficjentem remisu Darmaru z Almarem. Szkoda, że tak to się ułożyło. Szkoda oczywiście dla emocji, które mogliśmy stworzyć przed ostatnią kolejką, że właśnie między tymi dwoma drużynami padł remis, który premiowo tak naprawdę Filpol, drużyna Wojtka Kuciaka, później gładko pokonała Hasz, no i została mistrzem rozgrywek po raz drugi w swojej historii udziału w naszych zmaganiach. Tak naprawdę, jadąc tutaj, pomyślałem sobie, że jeszcze są w naszych rozgrywkach trzy niewiadome. Nie wiadomo, kto zajmie drugie i trzecie miejsce w pierwszej lidze, nie wiadomo, kto spadnie z pierwszej ligi do drugiej i nie wiadomo, kto awansuje do pierwszej ligi z drugiej, bo tam toczy się walka między Incognito, między Markową i między Bartycką. I właśnie a propos tego, co dzieje się na górze tabeli drugiej ligi, porozmawiamy sobie z dzisiejszym gościem, a jest nim Kamil Wójcicki z zespołu Retro Squad. Zapraszam Cię, Kamil, do nas. Cześć Robert, witam Cię, witam wszystkich widzów kanału Football Ligi. No, trochę ich jest, więc wiesz, Kamil, pełne zdania i tak dalej, ale to wszystko sobie na spokojnie ogarniemy. Jak nie, to coś oczywiście dokleimy. Mamy tutaj sporo tego materiału jeszcze, wiesz, z poprzednich magazynów. Kamil, nie liczycie się w walce o awans, chociaż stworzyliście w pewien sposób taką dramaturgię, no bo pokonaliście zespół Bartyckiej i dzięki temu tam w górze zrobiło się ciekawiej. Tak naprawdę to troszeczkę przyczyniliście się do tego, że ta Bartycka, jak wszystko źle dla niej pójdzie, no to skończy na trzecim miejscu. Jak to oceniasz, to co się tam dzieje w górze tabeli? Kto tak naprawdę zasługuje na to, żeby znaleźć się za plecami drużyny WLSP, twoim zdaniem? No, nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą do tego, żeby zdecydować, kto jest odpowiedni, a kto nie, czy jest to Incognito, Bartycka, czy Markowa, aczkolwiek cieszymy się, że potrafiliśmy w drugiej rundzie na tyle się spiąć, na tyle zrobić dobre roszady w drużynie, że namieszaliśmy troszeczkę, namieszaliśmy i z tej dolnej części tabeli poszliśmy ostro w górę, ale wydaje mi się, że łatwiejszy kalendarz jednak został dla Incognito, że jeżeli miałbym tutaj obstawić, to postawiłbym na nich, że awansują, idą po prostu na takiej fali zwycięstw. No i tak. Oni teraz mają ostatni mecz z Markową. Tak, też prawdopodobnie tak będą potrzebowali zwycięstwa. Jak ja to sobie obliczyłem, jeżeli Bartycka wygra z Ursynowem, oni też muszą wygrać remis, nic z Markową im nie daje, ale z kolei Markowa o nic może już wtedy nie walczyć. No tak ciężko powiedzieć, jak to się może wszystko ułożyć. Ale przepraszam, że od razu jeszcze jedno pytanie. Nie jest tak, że wszystko może zależeć w tym meczu od Huberta Sochackiego, że jak on będzie miał dzień, jeżeli jego lewa noga będzie ułożona tak jak zwykle, to Markowi nic nie pomoże? Znaczy, jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to ja powiem szczerze, że żeby w naszym meczu przeciwko, jak graliśmy z Incognito, nie było Huberta, to myślę, że Incognito tak łatwo, znaczy nie było łatwo, ale myślę, że było im by dużo trudniej o to zwycięstwo, które wydarli, wyszarpali z nami. Nie wiem, czy Hubert będzie w niedzielę, czy nie, ale jeżeli będzie, no to mają naprawdę bardzo, bardzo duże szanse na to, żeby pokonać Markową, a Hubert bez formy? Był w ogóle taki mecz? Chyba był, ale tak naprawdę nikt nie potrafi już tego otworzyć, nie wiadomo kiedy to było, Hubert pewnie sam tego też nie pamięta. No takich meczów, gdzie on faktycznie nic nie zrobił, to ja sobie przypominam tak na szybko, jeden z drużyną WLSP, oni przegrali wtedy w pierwszej rundzie 4-0, Hubert tam nie pograł, no ale przeciwko drużynie WLSP, to chyba tylko wy macie pozytywny bilans w tym sezonie. No nie, jeszcze chyba, jeszcze ma drużyna Markowy, no nie chcę tutaj nikogo w tym momencie na szybko okłamać, no ale wy remis i wygrana 6-0. No. Znaczy, no te 6-0 to tak nam dodawaj, no bo wiemy w jakich okolicznościach to się stało, aczkolwiek ten remis 1-1, no... Cenny. Tak, cenny był, zwłaszcza, że pierwszą połowę graliśmy jednego mniej. Tak, pamiętamy to wszystko. A Markowa wygrała, z tego co pamiętam, chyba 3-1. 3-1 w tej rundzie z WLSP. A tamtej, uczciwie chłopaki powiedzieli, że... 4-1, bo 4-2 przegrała. Uczciwie chłopaki z WLSP powiedzieli, że po prostu oni byli lepsi. No, zgadza się. Byłem na tym spotkaniu, jak zresztą na kilku innych i muszę to potwierdzić. Okej, teraz przejdźmy do waszej drużyny, bo tak, dla was sezon się skończył, w związku z tym, że tego ostatniego meczu nie będzie, możemy się pokusić o jakieś podsumowanie i mi się wydaje, że i ty już do tego nawiązałeś, że chyba trzeba podzielić wasz występ na rundy.
runda jesienna i runda wiosenna, bo to były zupełnie dwie inne drużyny. Jedna to była defensywna, schowana, czekająca na błąd przeciwnika, a miałem wrażenie, że w tej drugiej to była ofensywna, szukająca sobie okazji do strzału. Nie wiem, czy to nie wiąże się z osobą, albo z kilkoma osobami, które przyszły do waszej drużyny, ale przede wszystkim z Damianem Nowaczukiem, który wreszcie zapewnił wam kilka bramek, bo wy w teorii mieliście jakichś tam napastników w składzie, no ale ich statystyki nie powalały, a Damian przyszedł i nagle ten worek z bramkami się rozwiązał. Znaczy, ja bym powiedział inaczej. Damian, to nie chodzi o to, że zaczął strzelać bramki, tak, to jest ważne, no bo żeby wygrać trzeba strzelać bramki, ale Damian zrobił kapitalną rzecz. On wreszcie odciągnął obrońców drużyny przeciwnej od naszej, wyciągnął ich po prostu z naszej połowy. Damian potrafi się z piłką dobrze zastawić, jak wiemy, potrafi się obrócić, przepchnąć z obrońcą, oddać świetny strzał i nieważne, czy będzie 10 metrów, czy 20 metrów od bramki, bramkarz wie i każdy obrońca, że nie można mu zostawić metra swobody. A metamorfoza naszej drużyny, ja myślę, że to jest związane z tym, że wreszcie gramy, nie wiem jak to ująć, ale jesteśmy zgraną drużyną, która zna się na co dzień, widzi się na co dzień i przebywa ze sobą na co dzień na naszym tam Orliku, tak, u nas w mieście. Więc myślę, że to jest główna przyczyna naszej metamorfozy, bo jak wiesz, dużo zawodników do nas nie doszło. Więcej chyba odeszło nawet. No tak, tak, na pewno tak jest. I zresztą ty mówiłeś, że w końcu do tej zmiany dojdzie, że przyjdą zawodnicy, których ty znasz, osoby, których ty tak. znasz i że to wreszcie się poprawi. No i ja ci mogę przyznać, że tak tak było i tak faktycznie też na boisku to się wszystko jakby pokusiłeś potwierdziło. Pokusiłeś się, ile zdobyliśmy punktów w pierwszej rundzie? 9. A ile w tej? No myślę, że... Z niedzielnym meczem JFK 19, czyli powiedzmy bez tego niedzielnego meczu 16, nawet to już jest duży wynik, czyli 7 punktów więcej, tak? Na pewno. I właśnie, a propos tego, bardzo dobra ta druga runda, więc czego można oczekiwać, jeżeli, no mam nadzieję, że wy wystąpicie oczywiście w następnym sezonie, ale załóżmy, że tak będzie. Czego można po was oczekiwać w kolejnej edycji i czy wy sami od siebie nie musicie zacząć oczekiwać jakichś dobrych wyników, wysokiej lokaty w związku z tym, co pokazaliście teraz? Znaczy, będzie na pewno bardzo silny konkurent z drugiej ligi do jej wygrania, czyli WLSP. No ale, tak? Pamiętajmy, że 4 punkty na nich mieliście, więc wiesz, no, ale to jest trudne jak dla kogo. Mimo wszystko, zobacz, bardzo skromnie do tego podchodzę, bo... Wiadomo, no, jakie były okoliczności, tak właśnie, jak powiedziałeś. Właśnie, trzeba być uczciwym i uważam, że jak uczciwie ocenimy swój potencjał i to, co zdobyliśmy i rzetelnie do tego podejdziemy, no to będzie nam łatwiej w nowym sezonie więcej ugrać w tej lidze, tak? Bo myślę, że ta druga runda sprawiła, że wzrósł apetyt na chociażby pierwszą trójkę. Na pewno byśmy chcieli w tej pierwszej trójce być. Uważam, że drużyna potrzebuje, nie wiem, z 2-3 wzmocnień i to jest drużyna kompletna, aby nikt nie odszedł. Jeżeli nikt nie odejdzie i dojdzie 2-3 naprawdę solidnych, wartościowych zawodników, jesteśmy w stanie o te podium się bić. A ty jesteś już tak zapobiegliwy, że już masz w głowie jakieś nazwiska? Wiesz, kto może dołączyć? Nie, powiem szczerze, że jeszcze nie myślałem o tym. No bo u nas nie ma takiej troszeczkę też dyktatury, że ja sam jakby rządzę drużyną. Ja jestem zwolennikiem, żeby każdy miał głos, każdy mógł się wypowiedzieć, co mu pasuje, co nie pasuje. I trzeba usiąść na spokojnie. Myśleliśmy, że w niedzielę rozegramy ostatni mecz i po prostu potem w tygodniu zawsze można sobie omówić, co się działo, jak wyglądała runda, co trzeba zmienić, a co było dobre. No jeszcze była okazja, żeby zrobić to przy Pucharze Ligi, no ale no niestety tam bardzo niewiele wam zabrakło. Szkoda, bo to też byłoby takie fajne zwieńczenie właśnie tej rundy. Wydaje się, że w innej tak, właśnie, znaczy pierwsze spostrzeżenie, zobacz, naszej drużyny jest takie, że jak gramy z drużynami z czubka tabeli, potrafimy się spiąć, naprawdę jest walka. Jak przegramy, to naprawdę po dobrej grze. Jak wygramy, to też powiedzmy minimalnie, ale z drużyną wyżej notowaną. A znowu, że jak gramy z tymi drużynami, teoretycznie oczywiście mówię, bo też nie chcę nikogo urazić, słabszymi, jakoś nie umiemy w ten mecz wejść, jakoś nie możemy się zmobilizować. I myślę, że to będzie pierwsza rzecz, od której zaczniemy poprawę naszej drużyny. Czyli to jakby były jakieś środki do postawienia, to ty byś postawił, że w przyszłym sezonie będzie ten awans? Będzie, albo chociaż ta pierwsza trójka? Tak, tak. Jakbym miał dzisiaj postawić, to tak, postawiłbym, że awansujemy. Dobra.
Wielkie dzięki, Kamil. Dziękuję za cały również. Sezon, za dzisiejszą rozmowę, bo wiemy, że musiałeś specjalnie do nas przyjechać. No jeszcze takie rozluźniające pytanie, bo wiemy, że jesteś instruktorem jazdy. Mówiłeś nam o tym, ale byłeś dzisiaj w Ostrołęce. Trzech twoich podopiecznych brało udział w niełatwych egzaminach. No i powiedziałeś, że wygrałeś 2-1, tak? Tak, wygrałem 2-1. Zawsze to tak traktuję, wiesz? Zawsze tak podchodzę do nauki tych moich kursantów, że... Tak jedziemy... sportowo, taka rywalizacja troszeczkę. Tak, i ja ich tak właśnie nastawiam, żeby po prostu pojechać tam do tego Wordu, no bo my kawałek drogi musimy przemierzyć, bo 100 km śmigamy do Wordu, żeby uzyskać te upragnione prawo jazdy. No i udało się wygrać 2-1, niestety jedna osoba poległa, no... A jakie są w ogóle statystyki? Prowadzisz to? Wiesz co, no statystyki bo prowadzi każdy razie, wydział prawda? Komunikacji, tak. Prowadzi, można to sobie sprawdzić, ale generalnie, no jak zdały dwie osoby, no to mamy 66% powiedzmy dzisiaj, tak? Czasem się zdarzy, że zda jedna, ale na szczęście się nigdy mi nie zdarzyło, żeby każdy oblał. Aha, czyli to jest dobre. Tak, zawsze nigdy nie z jakąś tam mniejszą, większą tarczą wracasz. W sumie jesteśmy jak w drużynie retro. Nie zdarzył się nam mecz taki w sumie na zero. Nie? Wy lubicie też wyniki 2-1, tak? Wy jak wygrywacie, to zwykle 2-1, jak przegrywacie 1-2. Może ta moja praca przeszła tak na moją drużynę i Być może. No to jeżeli w przyszłym roku będziecie wygrywali wyżej, no to i te lepsze statystyki będą właśnie, też w twojej pracy. Może się to też odbije. Tego ci życzę. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję. Również dziękuję. Natomiast my zapraszamy już na ostatnią kolejkę. Odbędzie się ona w najbliższą niedzielę, a później Puchar Ligi. No i uroczyste zakończenie, o którym jeszcze powiemy na stronie, więc śledźcie uważnie to, co dzieje się w naszym serwisie. Dzięki.